Film przedstawia jednego z laureatów konkursu Lider Zmian i zrealizowany przez niego projekt. Kamera przesuwa się powoli, pokazując bryłę i architekturę zabytkowego, klasycystycznego budynku Kościoła Świętej Trójcy w Warszawie w kilku różnych ujęciach. Bryła jest oparta na planie krzyża greckiego z centralnie umieszczoną rotundą, zwieńczoną kopułą z latarnią. Fasada kościoła jest oświetlona słońcem, w tle widać czyste, błękitne niebo. Następnie pojawia się portretowe ujęcie mężczyzny, duchownego, na tle budynku kościoła. Mężczyzna ma krótkie siwe włosy, okulary. Ubrany jest w granatowy płaszcz i białą koszulę z koloratką. Uśmiecha się do kamery. Na pierwszym planie widnieje podpis ksiądz Piotr Gaś, proboszcz parafii ewangelicko-augsburskiej Świętej Trójcy w Warszawie. Obok, na granatowej płaszczyźnie graficznej, znajduje się informacja Lider Zmian, Nagroda Internautów, podkategoria Świat wokół nas. Projekt, remont i przebudowa ewangelicko-augsburskiego kościoła Świętej Trójcy w Warszawie, etap pierwszy. Następnie widzimy księdza Piotra, który wchodzi po schodach kościoła, otwiera ciężkie drewniane drzwi. Znajduje się we wnętrzu kościoła. Wykonuje znak krzyża. Następnie pojawia się kilka krótkich, migawkowych ujęć z księdzem Piotrem. Jego sylwetka widoczna od tyłu, kiedy idzie w kierunku dużego krucyfiksu wiszącego nad ołtarzem. Moment, kiedy rozmawia z wierną w jednym z bocznych pomieszczeń kościoła. Wnętrze jest białe, wyposażone w drewniane meble w klasycznym stylu. Zbliżenie na rękę przesuwającą liczby na tablicy wiszącej na ścianie. W czasie, gdy widoczne są powyższe ujęcia, w tle słyszymy głos lektora. Bycie liderem zmian to często działanie na rzecz najbliższej sobie, lokalnej społeczności. Może to być miasto, gmina, ale też parafia, w której równie istotne co tworzenie wspólnoty duchowej jest budowanie i podtrzymywanie swoistej kultury oraz tradycji przy jednoczesnym otwarciu się na świat wokół. W kolejnym ujęciu widać kopułę kościoła w szerokiej perspektywie. Wnętrze kopuły i ściany kościoła są białe, ze złotymi detalami. W kopule znajdują się małe, okrągłe okna wypełnione kolorowymi witrażami. Wewnętrzna powierzchnia sklepienia pokryta jest kasetonami. Pod kopułą znajduje się galeria z balustradą i rzędem kolumn z białego marmuru. Każda z kolumn zwieńczona jest wolutą. Na wysokości galerii znajduje się rząd łukowych okien z kolorowymi witrażami oraz duży obraz przedstawiający Chrystusa, który wisi nad krucyfiksem i ołtarzem znajdującym się poniżej. Ponownie pojawia się ujęcie portretowe przedstawiające księdza Piotra. Ksiądz stoi na tle ołtarza. Mówi do kamery. Cieszę się, że ten kościół, który jest miejscem sprawowania kultu, przede wszystkim jest miejscem zapraszającym. Jest mi ogromnie miło zawsze, kiedy słucham komentarzy uczestników koncertów. Uczestnicy podkreślają, że jest to miejsce nie tylko zapraszające, ale poprzez akustykę, estetyzację wnętrza przeprowadzoną w okresie remontu. Wszystko stało się niezwykle przyjazne i wytworzony został niezwykły, przyjemny klimat. Stwarza takie bardzo kameralne warunki dla tych, którzy szukają w tygodniu miejsca wyciszenia, zatrzymania, miejsca, w którym mogą pomyśleć, pomodlić się. Kamera przesuwa się po białym wnętrzu kościoła. Na pierwszym planie widać głowy wiernych zgromadzonych w kościele. Siedzą oni w drewnianych białych ławkach. W tle widać ołtarz z dużym drewnianym krucyfiksem wiszącym na tle dużej srebrnej tablicy z bogatym grawerunkiem. Nad tablicą wisi obraz przedstawiający Chrystusa. Na ołtarzu stoją bukiety rudo-pomarańczowych kwiatów oraz dwa rzędy świec w srebrnych lichtarzach. Po obu stronach ołtarza ciągną się dwa rzędy kolumn z białego marmuru oraz wysokie łukowe okna z witrażami ciągnące się od przyziemia do wysokości galerii. Przez chwilę widać księdza w stroju liturgicznym, który czyta tekst z księgi, stojąc przy mównicy. Następnie kamera pokazuje kilka poszczególnych elementów wnętrza kościoła. Obraz Stefana Norblina, Luter na Sejmie w Wormacji, stół ołtarzowy z białego marmuru ze złotymi literami Alfa, Omega i monogramem Chrystusa, białe gzymsy ze złotymi detalami i okrągłe okna w sklepieniu kopuły, i latarnię umieszczoną nad nią, białe organy i kolorowe witraże. Obraz przedstawiający zmartwychwstałego Chrystusa, półokrągłe rzędy foteli w okrągłej nawie kościoła. W czasie powyższych ujęć słychać wypowiedź księdza proboszcza. Na ekranie pojawia się mężczyzna w średnim wieku, ubrany w ciemny garnitur i białą koszulę. Za nim widać wnętrze głównej nawy kościoła. Na pierwszym planie pojawia się podpis Igor Halupec, kurator, wiceprezes Rady Parafialnej. Mężczyzna mówi do kamery. Ogromnym wyzwaniem była koordynacja tych wszystkich prac,
koordynacja wszystkich ekip remontowych, których było kilkadziesiąt i które tutaj mieszały się na terenie kościoła. Więc skoordynowanie ich pracy, tak żeby sobie wzajemnie nie przeszkadzali, nie wchodzili w drogę, a jednocześnie żebyśmy dokończyli remont w terminie, to było rzeczywiście wielkie wyzwanie. W czasie wypowiedzi mężczyzny kamera ponownie pokazuje detale i szerokie plany wnętrza kościoła. W tym widok z galerii na klasycystyczne białe wnętrze kościoła z rzędami białych tapicerowanych na szaro ławek, białych krzeseł, białymi drzwiami wejściowymi, ołtarzowy krucyfiks z białą figurą Chrystusa na tle srebrnej grawerowanej tablicy, wiszące na ścianach tablice ze zdjęciami i tekstami dokumentującymi historię parafii, woluta białej kolumny ze złotymi detalami, biała urna na balustradzie galerii. Następnie na ekranie pojawia się kobieta, blondynka z włosami do ramion w zielonej sukience, siedząca w ławce kościelnej. Na pierwszym planie podpis Justyna Stanisławska, koordynator projektów. Kobieta mówi do kamery. Wzruszający moment, kiedy zobaczyliśmy tę piękną, jasną przestrzeń dookoła. Ponownie widzimy księdza proboszcza, który wypowiada się do kamery. Parafia Ewangelicka Świętej Trójcy w Warszawie staje przed bardzo poważnym wyzwaniem, którym jest zbudowanie i urządzenie centrum parafialnego z prawdziwego zdarzenia. W takiej codzienności parafii ewangelickich ważne jest miejsce kultu, miejsce sprawowania liturgii, ale także miejsce spotkań różnych grup. W czasie, kiedy słyszymy powyższą wypowiedź, w obrazie widać księdza proboszcza oraz panią Justynę Stanisławską, rozmawiających przy tablicach dokumentujących historię parafii. Następnie widać księdza proboszcza idącego przez kościół i czytającego tekst z kartek, które trzyma w dłoniach. W kolejnych ujęciach widać wiernych gromadzących się w kościele, siadających w ławkach, zajmujących miejsca na galerii, księdza proboszcza w ubraniu liturgicznym przygotowującego się do mszy, rozmawiającego z dwójką mężczyzn otwierających księgę w zaznaczonym miejscu. Następnie ujęcia z mszy. Ksiądz stojący przed ołtarzem z otwartą księgą i przemawiający do wiernych. Mężczyznę z krzyżem idącego w kierunku ołtarza. W czasie powyższych ujęć słychać słowa księdza. Mówiąc, nigdy nie myślałem o życiu w kategoriach sukcesu ani porażek. Staram się wszystko przyjmować jako wydarzenia, momenty, okoliczności, które są pozytywne. Mam nadzieję, że wszystko jest jeszcze przed nami, a to co trudne za nami. W kolejnym ujęciu widzimy księdza na zewnątrz kościoła przy drzwiach wejściowych. Ksiądz żegna wiernych wychodzących po mszy uściskiem dłoni. Rozmawia z nimi. Następnie widzimy księdza podczas gali konkursu Lider Zmian, kiedy odbiera nagrodę. Potem stoi na scenie z otrzymaną statuetką laureata i uśmiecha się do zdjęcia. W tym czasie słyszymy głos lektora w tle. Liderem zmian może być każdy. Osoba świecka, duchowna, kobieta, mężczyzna, artystyczna dusza czy racjonalista twardo stąpający po ziemi. Jednak każdy, kto sięgnie po ten tytuł, musi tak jak bohater tego filmu mieć zapał, wytrwałość i szczere zaangażowanie w sprawy społeczeństwa. Zatem czekamy na kolejnych liderów zmian. Na końcu pojawia się plansza z logo konkursu Lider Zmian, logotypem organizatora, Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych, logotypem patrona honorowego, marszałka województwa mazowieckiego oraz logotypami unijnymi, z informacją, że film jest finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. Na planszy widoczny jest tekst. Ty też możesz zostać liderem zmian dzięki funduszom europejskim. Dowiedz się więcej na liderzmian.eu.